Dzisiaj w informacjach, jak zachęcić niemieckich turystów, aby odwiedzali Dolny Śląsk. Czyżby nieśmiały powrót czynów społecznych? Jeleniogórzanin jednym z najlepszych młodych cukierników w Polsce. Dzisiejsze spotkanie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej z podobną instytucją z Saksonii miało na celu przede wszystkim utorować drogę obu stronom do przyszłych roboczych kontaktów. A więc tutaj musieliśmy sobie pewne rzeczy powyjaśniać, tak żeby później w trakcie współpracy nie dochodziło do nieporozumień. To był pierwszy punkt, poznać. W najbliższym czasie więc już na płaszczyźnie roboczej obie strony będą pracowały nad strategią turystycznych kontaktów. Będą więc również zapadały konkretne decyzje. Kończy się również okres tej tak zwanej sentymentalnej turystyki wraz z pokoleniem tych Niemców, którzy tu się urodzili, czy tu spędzili swoje dzieciństwo i chcą odwiedzić swoje rodzinne strony. To też się już kończy. Więc w tej chwili stoimy przed poważniejszym problemem, jak zachęcić wymagających niemieckich turystów, żeby zamiast jechać gdzieś dużo dalej, żeby przyjechali tu, do nas, na Dolny Śląsk. Wiceprezydent Saksonskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Dreźnie Christian Otto twierdzi, że Dolny Śląsk jest bardzo atrakcyjny. Musi jednak intensywnie odrabiać półwieczne zapóźnienia w turystyce. Jestem przekonany, że Dolny Śląsk w związku ze swoją historią, swoimi skarbami kultury i sztuki oraz tradycji ma duże szanse. Jeżeli mnie pytacie, kiedy niemieccy turyści w większej liczbie będą tutaj przyjeżdżali, to ja odpowiadam. Tylko wtedy, gdy wzrośnie jakość samego produktu turystycznego. Chodzi tutaj oczywiście o standard proponowanych usług turystycznych oraz o zdecydowaną poprawę infrastruktury, na przykład narciarskiej, bo ta w Karkonoszach ciągle pozostawia bardzo wiele do życzenia. Nie wspominając już o wyeliminowaniu godzinnych kolejek na przejściach granicznych, czy też niebezpiecznych i zatłoczonych polskich drogach. Nie pytaj, co miasto może zrobić dla ciebie, zastanów się raczej, co ty możesz zrobić dla miasta. Parafrazuje słowa prezydenta USA Kennedy'ego Kazimierz Klimek i odpowiada, czym społeczny to jest właśnie to. Wspólnie tutaj mieszkamy, wspólnie deklarujemy pracować na rzecz sprzątania, czy ewentualnie propagowania Jeleniej Góry. Jest to nasza inspiracja. Jak na razie Kazimierzowi Klimkowi udało się zainspirować jedynie kilkunastu członków swojego ugrupowania. Za darmo, dla słusznej sprawy, dlatego żeby dla miasta było czysto. Czyny społeczne na rzecz miasta, osiedla czy zakładu pracy pamiętają dobrze starsi mieszkańcy Jeleniej Góry. Za komuny, no tak było, nie? Tak się pracowało. Dlatego też z dystansem traktują dzisiejszą inicjatywę Jeleniogórskiej Unii Pracy. Podatki płacimy i to powinien o to ktoś dbać. O dziwo działania Unii popierają w pełni niektórzy młodzi jeleniogórzanie. Jestem za tym, żeby inne partie też poszły za Unią Pracy i więcej takich czynów robiły. Poza kamerą podobnie sugerowali pracujący dzisiaj społecznie członkowie Unii Pracy. Trudno jednak spodziewać się, aby inne partie potraktowały poważnie wyzwanie do sprzątania. SLD nie podejmie rękawicy w każdym razie. Nie mogę w imieniu SLD tego powiedzieć. W każdym razie ja osobiście nie uważałbym to za coś słusznego na dzisiaj. Natomiast jako happening, tak, ale my przygotowujemy się do happeningu na 1 maja. Unia Pracy 1 maja też z pewnością pójdzie w pierwszomajowym pochodzie. Będzie więc okazja, aby przekonać jednak do społecznych czynów bliskie przecież ideowe SLD. Policjanci nie mieli żadnych wątpliwości, że przyczyną tego wypadku była wyłączona sygnalizacja świetlna oraz nieuwaga kierowcy małego Fiata. Zdarzenie miało miejsce kilka minut po godzinie 10 na skrzyżowaniu placu Kardynała Wyszyńskiego z ulicą Sobieskiego. Maluch wyjeżdżał z podporządkowanej, więc wymusił pierwszeństwo i dlatego doszło do zdarzenia. Kierowca małego Fiata wraz z córką z ogólnymi obrażeniami ciała zostali przewiezieni do Jeleniogórskiego Szpitala, gdzie pozostali na obserwacji. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z pewnością jest najlepszym młodym ciastkarzem w Jeleniej Górze. Nie wszyscy jednak wiedzą, że swoimi zdolnościami kulinarnymi zyskał przychylność jurorów ogólnopolskiego turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie ciastkarz. 17-letni Rafał Mrugała, bo o nim mowa podczas cukierniczych zawodów we Wrocławiu, zdobył drugie miejsce. Za słodkie promowanie naszego miasta dzisiaj odebrał nagrodę książkową od prezydenta Jeleniej Góry Józefa Kusiaka.
A to są właśnie dzieła, którymi młody ciastkarz może się pochwalić. To jest dekoracja z karmelu. To jest po prostu cukier i woda. 99% cukru i 1% wody. To wszystko zajęło mi 3 dni. Wszystko to była praca rąk. Jedyne urządzenia, do które korzystam, to urządzenie służące do podgrzewania cukru i wentylator do chłodzenia cukru. Obecni na spotkaniu nie mieli żadnych wątpliwości, że to nie jest już rzemiosło, ale prawdziwa sztuka. Trzeba mieć wyobraźnię, trzeba umieć perspektywicznie rozłożyć tą masę, trzeba umieć połączyć kolorystykę, więc całość tej części i wiedzy teoretycznej, i praktycznej tutaj już musi być połączona jeszcze chyba z odrobiną iskry Bożej, czyli z talentem. Jak powiedział nam dzisiaj Rafał Mrugała, nie zamierza spocząć na laurach. W przyszłości planuje zdobyć nie tylko krajowe, ale i międzynarodowe tytuły w mistrzostwach cukierników. Jeleniogórski Szpital Wojewódzki rozpoczyna akcję profilaktyczną raka prostaty, szyjki macicy oraz zapobiegania podwyższonemu poziomowi cholesterolu. Badania będą bezpłatne, niepotrzebne będzie również skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Tutaj nie należy się obawiać samej nazwy, że jest to walka z nowotworami, bo to najczęściej ludzi przeraża, bo nie każda zmiana, która została wykryta, jest zmianą nowotworową. Niemniej jednak, jeśli w tych zmianach okaże się, że jest to jakiś nowotwór, w związku z tym im wcześniej zajdzie reakcja, czy farmakologiczna, czy jeśli trzeba, chirurgiczna, tym lepiej, dlatego że efektywność leczenia zależy od stadium rozwoju choroby. I tak kolejno, począwszy od najbliższej soboty przez 4 następne soboty, każdy, kto zgłosi się do szpitalnego laboratorium analitycznego w godzinach od 8 do 10, będzie mógł wykonać badanie poziomu cholesterolu we krwi. Natomiast badanie gruczołu krokowego u mężczyzn przeprowadzane będzie w każdą sobotę od 6 maja do 17 czerwca w poradni urologicznej w godzinach od 8 do 13. Jeśli chodzi o szyjkę macicy, o badania w kierunku nowotworów szyjki macicy, tutaj chcemy wprowadzić badania popołudniowe, czyli zgłaszalność do poradnika zarówno przed południem, jak i w godzinach popołudniowych. Badania zapobiegające nowotworowi szyjki macicy rozpoczną się 15 maja. W sumie podczas całej akcji z bezpłatnych usług medycznych będzie mogło skorzystać ponad 3,5 tysiąca mieszkańców Jeleniej Góry i okolic. Cała drużyna MKK MDK, czyli mistrzów makroregionu dolnośląskiego w koszykówce młodzików oraz zwycięzców turnieju Polska Basket 2000, to uczniowie gimnazjum ze szkoły podstawowej nr 1. Dzisiaj szkoła zorganizowała więc dla swoich reprezentantów prawdziwą fetę. A ci z kolei zapewniali, że to na pewno nie koniec ich dobrej pasy. Chcemy, żeby jak najwięcej kolegów naszych przychodziło do nas na treningi i obiecujemy, że jeszcze o nas ludzie w tym mieście usłyszą. Nie mniejsze oklaski od samych zawodników zbierał ich trener Leszek Oleksy. Nawet mi się łezka wokół zakręciła, nie wstydzę się tego. Na pewno jest to jest ta właśnie zapłata, ta satysfakcja, dla której my trenerzy pracujemy wszystkim z drużynami młodzieżowymi. Z uczniów kierowanej przez siebie szkoły dumna jest też dyrektor jedynki, pani Agata Sowa. Że ci chłopcy chcą i zawsze trenują wspaniale, także jestem naprawdę zbudowana. Młodzicy MKK MDK w imponującym stylu zdobyli pierwsze miejsca na Dolnym Śląsku. W rozgrywkach tych nie przegrali ani jednego meczu, co więcej, niejednokrotnie zwyciężali swoich rywali różnicą kilkudziesięciu punktów. Zwycięstwo w Polska Basket 2000 było natomiast zwieńczeniem sezonu i zdobyciem nieoficjalnego Mistrzostwa Polski Młodzików. Polski Związek Koszykówki nie przewiduje w tej grupie wiekowej oficjalnych mistrzostw kraju.